Siemanko, w końcu nie pada, w końcu jest troszkę cieplej, więc dzisiaj zajmujemy się montażem świateł, czyli kierunkowskazy i światło do jazdy dziennej w jednym. Tak to wygląda. Taka żaróweczka, tutaj to jest aluminium czy coś takiego, ale aluminium rząd LEDów pomarańczowych, rząd LEDów białych, soczeweczka. W zestawie jest też bezpiecznik, przekaźnik. Tutaj cały adapterek, żeby go podłączyć. Te ustrojstwa to jest takie coś, co oszukuje nam komputer, żeby nie wyskakiwał błąd, że jest przepalona żaróweczka. To już jest coś ekstra, co ja sobie zamówiłem, żeby nie grzebać tutaj w bezpiecznikach, tylko podłączamy pod bezpiecznik już istniejący i mamy dodatkowy jakby przewód. Także ja tutaj muszę pomyśleć, jak to zainstalować. No i działamy. Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Wam się wymieniać żarówkę od kierunkowskazów, to wiecie, że w Audi to wygląda tak. Czyli żarówka wchodzi w taki właśnie uchwyt i całe tutaj napięcie jest doprowadzane do tego uchwytu, tak? W większości jakby przypadków po prostu byśmy podmienili to, czyli zamiast żarówki zamontowali ten zestaw, bo on jest wyposażony w takie końcówki, czyli jakby na podmiankę żarówki i to by nam działało. Ale tutaj nie będzie tak łatwo i tutaj musimy niestety pokombinować i tak jak ja mam tutaj zrobione już poucinane to wszystko, no bo będziemy musieli się wpiąć bezpośrednio w przewody. Pytanie, który jest który i jak to zrobić, to zaraz będziemy dalej rozkminiać. Dobra, oczywiście z tej strony jest minus, z tej strony jest plus. Tutaj stąd wychodzą trzy przewody, tak? Dwa, tutaj była ta końcówka od żarówki, no i trzeci jest taki, tak? Teraz pytanie, jak to podłączyć, więc próbujemy. Najpierw te dwa. I świeci się pomarańczowe. Jeśli zmienimy sobie plusik z minusem i tak dalej, to to dalej pomarańczowe, tak? Czyli ten jest prawdopodobnie do wzbudzania naszych postojówek. Czyli te, które idą od żarówki, wszystko jedno jak podłączymy, który do plusa, który do minusa. Po prostu musi płynąć w nich sobie napięcie, a ten z taką końcówką służy do wzbudzania żarówki postojowej. Tutaj po zdjęciu komputera taka niespodzianka. Bezpiecznik. No dawaj, fokusik. Przepalony. 40 od... To jest tej drugiej pompy, tak? Naszej drugiej pompy, tej dodatkowej pompy powietrza. Mam nowy. Zobaczymy, co to da ten nowy, jak założymy sobie. Także założony. Jadę się kawałeczek przejechać, zobaczymy, może to coś faktycznie zmieniło. Słuchajcie, męczę ten temat i męczę tych kierunkowskazów i światło do jazdy dziennej i już mniej więcej mam ogarnięte. Więc tak, zasilanie podłączyłem pod szyberdach. To jest jakby to zasilanie ze stacyjki, tak? Następnie te światła do jazdy dziennej na razie podłączyłem tutaj, czyli to jest jakby żarówka pozycyjna i nie wiem, być może to zmienię, być może nie. Tutaj na tym przekaźniku i tu jedziemy według numeracji, tak? Czyli jak mamy numerek 30 na przekaźniku, podłączamy ten przewód, który był w zestawie, on idzie do tych świateł DRL. Zasilanie ze stacyjki idzie tutaj nam do środkowego pinu. Zasilanie ze świateł pozycyjnych idzie nam do pinu 86, a do pinu 85 dajemy masę do
akumulatora, tak? No ja mam to wstępnie ogarnięte, pokażę Wam teraz, jak to wygląda w praktyce. Więc to jest światło pozycyjne, jakby pozycyjne do jazdy dziennej. Jak włączę pozycyjne, to powinno się wyłączyć. No i tak, jak włączam pozycyjne i normalnie drogowe, to to się wszystko wyłącza. Teraz zobaczymy sobie kierunkowskaz. Ze światłami włączonymi działa to tak. No a ze światłami wyłączonymi działa to tak, że miga biały-żółty. Nie wiem, czy to tak powinno być. Macie jakieś pomysły, to dajcie znać. Ja już tutaj przeanalizowałem to wszystko, jak to zrobić, ale niestety nie mam pomysłu. Dobra, próbuję to podłączyć tak już, jak powinno mniej więcej być. Tak sobie pomyślałem, że przy okazji, jak już tutaj jestem, to wymienię tą rameczkę. No ale oczywiście trzeba wyjąć całą lampę, żeby to zrobić. Także tu jest masakra. Gdybyście kiedyś szukali przewodów od kierunkowskazów, to to jest ten czarno-biały, a od strony pasażera jest to zielono-czarny. No i ja zrobię to tak, że się po prostu tutaj wepnę, bo wszystkie inne przewody są na zewnątrz, więc ja się tutaj do tego wpinam, jeśli chodzi o kierunkowskaz. No już na krótko sobie spiąłem i powiem Wam, że ten działa tak, że świeci się tylko pomarańczowe, jak mam kierunkowskaz. Nie miga naprzemiennie białe, pomarańczowe, więc coś tam mam skiepszczone w podłączeniu. No ale zaraz tutaj będę to wszystko łączył i zobaczymy sobie wtedy, jak to będzie działać. No, tutaj też jest jakaś taka swoista masakra. A tu jest od razu dojście do zbiorniczka i do spryskiwacza, bo też nie działa mi niestety spryskiwacz na reflektory, więc tym też będę musiał się na pewno zająć. Ale teraz podłączamy to całe ustrojstwo, żeby już to w końcu skończyć. Ok, no tak to wygląda po zmontowaniu, tak jakby po włożeniu. Jest to dosyć sztywne i wygląda na szczelne, więc nie powinno się tam nic syfić. Także bez żadnego przerabiania, niczego takiego, bach, wchodzi tu. O, muszę tam wyczyścić w środeczku, zanim to zmontuję. Dobra, próbuję to zmontować. To mam zamontowane, oczywiście troszeczkę nie pasuje, jak to chińszczyzna. Tutaj trytytkami to spiąłem, bo nie mam niestety żadnych nitów ani niczego, żeby tutaj dać. Nie mam nic innego, nie? Teraz będę się męczył, żeby włożyć tą całą lampę, no ale trudno, tak to już jest. Mała aktualizacja, powoli zbliżamy się do końca. Tu już wszystko podłączone. Tu też jeszcze muszę porządek zrobić z przewodami, tutaj z gazem. Tutaj połączenia zrobione na takie złączki plus zaizolowane. Ja też od jakiegoś czasu, słuchajcie, nie używam taśmy izolacyjnej. Tylko takie coś, taką taśmę samowulkanizującą, ją można na mokre dawać, na brudne, ona się sama wulkanizuje, tutaj się skleja, także żadna tam wilgoć, nic się na mnie nie powinna przedostawać. No jest trudniej troszeczkę niż taśmą normalną, izolacyjną, ale wydaje mi się, że to lepiej działa. No co, przekaźnik umieszczam tutaj, że on będzie sobie tam leżał. Masa jest podłączona tam na dole do masy. Wyczaiłem też, dlaczego tamten kierunkowskaz jakby migał na biało i pomarańczowo, ponieważ ja miałem go podłączone prawdopodobnie pod światło pozycyjne lewe, a tu jest pozycyjne prawe i lewe, i być może to ma jakieś znaczenie, że coś tutaj nie gra. No będę jeszcze to sprawdzał, zaraz jak będzie efekt końcowy, to Wam go jeszcze pokażę. No jeszcze jedna rzecz, ten bezpiecznik, który wymieniłem od tej pompy powietrza. Tadan. Sfajczony, nie? Także coś jest tam nie tak z pompą. Mam jeszcze jeden, więc go chyba wymienię zaraz. Ale coś jest nie tak z pompą, gdzieś coś robi zwarcie, więc no będzie szukanie. Szukanie, jak ja nie lubię elektryki, ale cóż, co zrobić. Pokażę Wam efekt końcowy, jak to wygląda. Najpierw zapłon. Okej.
światła jak włączamy. Długie. No i kierunkowskaz. Tak. Już chyba wiem, dlaczego to z drugiej strony inaczej miga. Coś mi się wydaje, że jest przełącznikiem spitolone przy kierownicy, bo jak włączam normalnie awaryjne, to działa i jak włączę go lekko, wiecie, że nie wskoczy całkiem, to wówczas też działa. Także muszę tam chyba psiknąć jakimś sprężonym powietrzem albo czymś przeczyścić. Ogólnie powiem wam, że no działa to bardzo fajnie. Bardzo fajnie to wygląda, jasne, te światełka są super, także ja jestem zadowolony. No roboty dużo z tym, słuchajcie, no zeszło mi z 4-5 godzin ogólnie. Teraz bym to zrobił w godzinę, półtorej, ale no troszeczkę zeszło. Najgorzej było połączyć co z czym, jak, gdzie, także mam nadzieję, że wam to powiedziałem, że tam wyjaśniłem w pewnym momencie, który kabelek do czego, jak tak podłączycie sobie na krótko, zobaczycie, czy działa, no to będzie działać, nie? Także tak jak tutaj widać, też wszystko działa, także dzięki wielkie za oglądanie, do następnego razu, cześć!